ponad 40 lat przy jednej z głównych ulic Dąbrowy Górniczej spogląda na przechodniów Tadeusz Kościuszko. 15 października świętować będziemy 200. rocznicę śmierci tego wielkiego Polaka oraz stulecie odsłonięcia w Dąbrowie Górniczej pierwszego pomnika poświęconego Tadeuszowi Kościuszce. To mało znana, a bardzo ciekawa historia. W 1917 roku, zaraz po tym jak Dąbrowa Górnicza uzyskała prawa miejskie, a Adam Piwowar został prezydentem, dąbrowianie postanowili uczcić postać Tadeusza Kościuszki. Kościuszko w okresie zaborów stał się bohaterem narodowym. Był doskonałą postacią, by krzewić uczucia patriotyczne i wartości niepodległego państwa polskiego. Obchody weekendu kościuszkowskiego były bardzo uroczyste. Zorganizowano przedstawienie w sali Resursy, odprawiono nabożeństwo w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Wielkim wydarzeniem był pochód zorganizowany w Dąbrowie Górniczej od kościoła do pomnika Tadeusza Kościuszki. Wzięło w nim udział około 20 tysięcy ludzi, co było połową populacji ówczesnej Dąbrowy Górniczej. Pomnik stanął u zbiegu ulic Sobieskiego i Stacyjnej w stulecie śmierci naszego bohatera narodowego. Bardzo szybko zaistniał w świadomości mieszkańców i w przestrzeni miejskiej. Dlatego już wkrótce pobliska ulica otrzymała nazwę Tadeusza Kościuszki. Ten stan rzeczy zmienił wybuch II wojny światowej. W 1939 roku okupanci hitlerowscy zburzyli pomnik Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Górniczej. W latach 70. XX wieku miała miejsce przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki. Poszerzono wtedy tą arterię o drugi pas jezdni, tworząc pośrodku pas zieleni. Władze miasta postanowiły w tym punkcie przywrócić pomnik Tadeusza Kościuszki w zmienionej formie. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o historii Dąbrowy Górniczej, zapraszam od 20 października do Muzeum Miejskiego Sztygarka na wystawę Adam Piwowar, odkrywca, rewolucjonista, wolnomularz.